Siemanko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Drivera San Francisco. Uj, jak się stęskniłem za tą grą. Dobra, jedziemy na misję. Jedziemy na misję, mamy tutaj coś w pobliżu. Teraz zobaczymy. Tak, teraz możemy sobie już znacznie oddalać mapę w stosunku do tego, co graliśmy sobie na samym początku. Tu coś mamy, coś zabawa z policją. Jedź eskortą policyjną do bomby. Okej. Breaks the bomb. At least 200 pounds. All solid nitrates, probably modified mining charges. How long have we got? We've got to hurry. Okay, mamy mało czasu, żeby dojechać na miejsce. Right, quickest way to the site. Just follow the escort, Ryan. Dobra. Musimy... Właśnie to jest trochę takie dziwne, że próbuję skręcić i automatycznie wrzuca mi się to nitro, włącza mi się. Nie wiem, jak to zrobić, żeby było lepiej, żeby mi tak, nie wiem, sterowanie trochę bardziej pasowało, bo mnie strasznie denerwuje, jak przypadkowo naciskam to nitro, bo to masz na gałce od skręcania. Jak na przykład skręcam sobie w prawo czy w lewo, to okazjonalnie się to nitro włącza. Jest takie denerwujące, jak chcesz dobrze wejść w zakręt, a samochód ci nagle, wiesz, wywala w kosmos, nie? Dobra, musimy za nimi podążać. Bo oni wiedzą, gdzie to jest. Ciekawe, ciekawe, że boty wiedzą, gdzie mamy jechać. Tamci policjanci, znaczy się. A my nie. Przecież to my jesteśmy szefem chyba, mamy większy samochód, o co chodzi? Patrzcie w ogóle, jak animacje postaci w środku są fajnie zrobione. Dzień dobry, gra z 2011 roku. Nie zmieniły się te gry od tamtego czasu, trochę tak... Nie bardzo się zmieniły chyba, nie? Nie pamiętam, kiedy te konsole obecnej generacji miały swoją premierę. Ale myślę, że właśnie sporą blokadą rozwoju tych wszystkich gier pod względem graficznym i jako takim jest właśnie... jest właśnie brak nowych konsol, bo to one trochę pchają to wszystko do przodu. Dobra, widzę! 25 sekund, no... To oczywiste, że musieliśmy tam zdążyć, jadąc po prostu za nimi, to było proste, ale co będzie dalej? Joki furiat, patrz gościa. Aha, i to jest ten gościu, który podłożył te ładunki, zgadza się? O, czuję, nie nacisnąłem. Pyk! W ciężarówkę dostał. Znaczy, ciężarówka od niego dostała, ale ciężarówka nic nie poczuła praktycznie, to jest ciężarówka. Dobra, gościu. O, już trochę go zgnitliśmy, coś tam z boku mu odstaje. Chyba chciał skręcić, ale zrezygnował. I pyk! Dobra, chodźmy jeszcze tutaj, trochę go poblokować. Chociaż tu chodzi o to, żeby go zderzyć i zniszczyć. Dobra, tam. Co mamy z przeciwka? A mamy coś takiego. O! A nie to nacisnąłem, chciałem go zderzyć. O, czekaj, co to za fura? Firebird? Nie, Transem. Dobrze. W ogóle zobaczcie, jak te samochody się bujają tutaj. Okej, gościu. Pyk. Nie mamy jakby limitu czasu, kiedy mamy go rozwalić, więc możemy się z nim trochę pobawić. Pink. O nie, moja furka się trochę rozwaliła. Dobra, gościu, co tutaj? O! Pyk! Kurde, jaki timing! Ekstra. Nobody terrorizes this city, you understand? Okej, załatwiony, gościu. Lecimy dalej. Co my tu mamy? Tak, tu mamy jakąś taką misję poboczną. Co to jest? Mamy jakiś pościg. Ale odblokujemy samochód. Van Dorn Atlus 3,8 litra. To pewnie jakieś V6. Pik! Uwaga! I gramy. Ochrona shiftu 1. Aktyw... Okej.
15 tysięcy will points. Może być. Nie wiem, ile tych punktów już nagromadziliśmy. A, to jest fajne. Musimy go ochraniać przed najeźdźcami. To nie jest misja główna, to jest taka misja poboczna. Ale to jest super. Ja już wam mówiłem o takim triku, który sobie ogarnąłem ostatnio. O kurde, ale się schował za tą ciężarówką. Że tak, jedziemy na gościa. Żeby nie było tej scenki zderzenia. Pyk! Opuszczamy samochód, nie? I mamy załatwionego typa. Czasami jest tak, że te samochody same się rozwalają. Gdzieś nie musisz nawet jechać na miejsce. I one robią pyk! Fajnie to oglądać z takiej drugiej osoby, nie? Tutaj mamy coś takiego, tu jest ciężarówka. O, ale by było fajnie wziąć te dwie ciężarówki. Ale jest autobus. Czy autokar? Autobus chyba. Nie wiem, czym się różni autokar od autobusu, sorry. Pa, 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 pa. Pyk! Elegancko. Dobra, to była prościzna. Tu coś mamy jeszcze. Hops. Uuu, czekaj, spróbujemy tym tylnym. Nie udało się, rykoszetem. Rykoszetem poszło. Tu chyba, nie? A jednak nie, uciekł mi tutaj. Ja tu miałem ciężarówkę, ciężarówki są zajebiste te testy. O, patrz, 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 patrz. Idealnie. No muszę go teraz trafić, bo on już jest bardzo blisko. Yes. Jaki wkurzony gości w środku. O nie, nie udało mi się dojechać. Jestem tylko głupim, głupim botem. Co my tu mamy? Shiroko! No tak, to w końcu był Charger. Moje Shiroko. Raczej za słabe na takie zderzenie. O, ale mam fajnego XKR-ka. Pyk, za późno nacisnąłem, żeby się... Żeby tej animacji... Żeby tą animację... O kurde, tu się zbliżają, tu już są blisko, gościu. Patrz. Pyk. O ty w mordę. Dobra, tutaj mamy naszego guarda. O ty w mordę, patrz, dorwie go. Dobra, rozwalił się, ale no nie fajnie, nie fajnie się zrobiło. Trochę się za bardzo z nimi pobawiłem. Pyk! Dobra, i gotowe, proszę bardzo. Zrobiliśmy sobie 15 patoli dostaliśmy za to, bardzo dobrze. Taka tam misja poboczna, trochę uszkodziłem, tam chyba z dwa samochody uderzyły w ten wóz, odblokowałem. Dlatego ja właśnie nie ogarnąłem, co to może być za samochód, bo to jest jakaś furgonetka, ja się w furgonetkach nie ogarniam. No dobra, to sobie zrobiliśmy taką misję poboczną. Tu mamy jakiś wyścig, ja wyścigi bardzo lubię. To wyścig jest na pewno? O, a Barta odblokujemy, no to by było fajnie w co zagrać. Zagramy sobie, tylko o właśnie, jaki ja samochód będę tu miał? Chyba tą moją Alfę, którą kiedyś kupiłem, tak. O kurde, mogłem czym innym tam podjechać, ale już trudno. Zobaczymy, czy uda się wygrać. Same Abarty. A jeden jest taki starszy, taki malutki. Się zastanawiam, ty, ja tu mogłem na skróty jechać. Kurde. Wiesz, ten wyścig można łatwo wygrać, ale tym razem zagrajmy sobie tak, wiesz, bez oszukiwania tutaj. O kurde. Może być ciężko. Ale spróbujmy, spróbujmy. Nie wiem, ile tu checkpointów jest. Okej. Ale super jest to, że możemy sobie tak szybko tą mapkę powiększyć. Naprawdę to bardzo pomaga. Tak, teraz tu pojedziemy. Jakby ten pierwszy skrót zahaczył, myślę, żeby było dużo łatwiej wygrać. Ale zobaczymy, jeszcze nie koniec wyścigu. Te typki małe są idealne do miasta, one takie są zwrotne. Te małe Abarty. A my sobie tu pojedziemy, hops. Kurde, to nitro mnie denerwuje. Pojadę inną... O, shit, chyba trochę spieprzyłem. God damn it.
Może być trudno, może być ciężko. Pojechałem zupełnie inną drogą niż ta Abarty i chyba niezbyt dobrą drogą. Chyba niezbyt dobrą. Ta, oni już są tam blisko. Ale żem skopał. Ja myślałem, że tam jest skręta, tam był wiadukt. O ty! No nie, tak nie może być. Fuck. Nienawidzę tej Alfy, ona w ogóle nie skręca. Poszukajmy sobie jakiejś innej fury do tego wyścigu. Mógłbym to wygrać nieuczciwie, ale prawie zawsze tak robię. O, mamy Jaguar XKR. O, czy to jest zwrotne? Na pewno bardziej od tej Alfy, nie jest takie podsterowne. Spróbujmy tym. I powinno być jednak szybsze, to jest Jaguar w końcu. Lecimy, lecimy, lecimy. Nie ma za to dużo kasy, ale... Dobra tam, kto by tam liczył kasę? Nie mają szans teraz. Ja dodatkowo pojadę sobie skrótem od razu. Patrz na to przyspieszenie, zobacz typa. Ten mały na przodzie jest. Tutaj trzeba skręcić, hops. I tu od razu w skrót, pyk. Trzeba przyznać, że ten Jaguar ma bardzo dobre przyspieszenie. Pa, 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 wyjadą mi tu. O, wyprzedziłem ich. A tutaj był taki skrót, w sumie... O kurde. W sumie wątpliwa taka korzyść z tego skrótu, bo tam trzeba było trochę tak zwolnić. Robimy ich. Patrz, 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 patrz. Dobra, i teraz ja tutaj skopałem, tak big time. My zrobimy jeszcze inaczej. Pojedziemy sobie tu. I cały czas prosto, aż do głównej drogi. San Francisco, do dzielnicy finansowej. Pyk, i sobie mykniemy tu. Przy ludziach. Ja żałuję tylko, że nie mogę włączyć wam tej fajnej muzyki, bo naprawdę jest świetna tutaj w driverze San Francisco i doskonale pasuje do tego klimatu, ale wiecie no. Ja pamiętam, że opublikowałem kiedyś tą moją pierwszą serię z drivera San Francisco i po iluś tam latach od premiery tych odcinków dostawałem powiadomienia o tym, że odcinki są po prostu wyłączane w niektórych tam krajach, a niektóre w ogóle były kasowane, nie? Ze względu na prawa autorskie. Czy tutaj? O, ich zgubiłem, ty ten Jaguar naprawdę wymiata. Tu nie wiem, czy opłaca się... Jedź ty dziadu! Nie wiem, czy opłaca się tutaj cisnąć skrótem po lewej. Pojedziemy prosto. Tu mamy taki ładny driftowy zakręt. O, nie udało się ładnie zadriftić. Ale ten Jaguar ma napęd na tył. O kurde, o kurde. Co to było? Gościu, co to było? Jeden na drugiego wjechał, cholera. Dobra, tu mamy garaż. O, się naprawia. Tak się robi? Ja nie wiedziałem, że tak jest tutaj. Przypadkowo przejechałem przez garaż i mi naprawiło furę. Ja zapomniałem, że coś takiego jest w driverze. Łe, to dobrze. I proszę bardzo. Jaguar bez problemu wygrał to. Pięknie. Patrzcie, ile tu jest rzeczy do roboty. Te wszystkie takie niebieskie, małe i większe ikonki, one świadczą o tym, że w tym miejscu możesz sobie zacząć jakąś misję i jej jeszcze nie zrobiłem. O, jest są jakieś inne tutaj wyścigi. Jedne lepiej... Ale kurde. Tu mamy do odblokowania Chevela. Och, dobra, będzie trzeba ten wyścig sobie później porobić. Tu mamy coś. Co to jest? Dostarcz świadka w bezpieczne miejsce. Czyli dowody, jak to w GTA, nie? Okej. Mr. Wong. I've never lost a witness under my protection. Okay. Let's get you to the safe house. Okay. Zobaczymy. Maserati. Gran Turismo S. Proszę bardzo. To nie są żarty. Oh, big plan. I feel safer already. Dobra. Musimy jechać bocznymi drogami. Wszystko jasne.
spoko, ja to ogarnę, ja już mam plan. Już mam plan. Ale szybkie to Maserati jest, kurde. Pewnie, paranoja mu tam rośnie. Boczne drogi. Musimy trochę tutaj główną pojechać i potem będziemy mieli same boczne. Nie mamy na czas, możemy sobie nawet jechać bardzo wolno, ale wiecie, no im szybciej, tym lepiej. Tak, paranoja się zwiększa, pyk, ale zobacz. Pyk, i tu mamy same takie pyk, pyk. I już jesteśmy prawie przy miejscu dostarczenia. Teraz sobie skręcimy tutaj w prawo. Jakie to Maserati jest szybkie. O kurde, no cholerne nitro. Próbuję skręcać i wiesz, mi się to nitro włącza. Jak to wyłączyć? Macie jakiś pomysł? Jak tak, to walcie w komentarzach. Próbowałem już zmieniać sterowanie i jakoś nie znalazłem nic sensownego, ale może wy macie jakiś pomysł? Jakiś tajny trik? Chłopie, prościzna. O co chodzi? Aż zaleję sobie herbatkę. A, to teraz się dopiero zacznie akcja. Dobra, jedziemy. Muszę uważać, żeby fury nie zniszczyć. Okej. Dobra, tu po... O kurde, i teraz mamy na czas. Jak mówiłem, a to nie jest na czas, to spoko, a teraz proszę bardzo, chcesz ucek czas? Nie ma problemu, proszę bardzo, czas! Idziemy na czas, tu musimy szybko myknąć, bo dalej są takie skróty. Przejedziemy przez boczne drogi, tu pyk, gotowe. Tu powinna mu paranoja spaść. Cyk, tutaj sobie przeskoczymy przez drogę, hops. I pojedziemy sobie tutaj. Musimy tą drogą myknąć. Tu chyba, mam nadzieję, że się wyrobię. Tak, powinienem się wyrobić. Tu. Ops, na szczęście mamy bardzo szybkie Maserati. Musimy zjechać na tą polną drogę, żeby mu ta paranoja spadła, a potem dojechać na miejsce. Mamy 50 sekund jeszcze, a już jesteśmy praktycznie u celu. Więc powinniśmy się wyrobić bez problemu raczej. Dobra, 45 sekund. Lekko. Cyk, cyk. Prosta sprawa. Ekstra. Ej, zajebiste to Maserati jest. Nice. Dobra, zrobiliśmy sobie to. To było dosyć proste i szybkie, jak się jechało dosyć szybko. Chociaż w tej pierwszej części transportu nie trzeba było się wcale śpieszyć. No to co, misja Tenera. Tutaj zawsze, ja lubię te misje, bo po tych misjach albo dostajemy jakieś ulepszenie nowe, albo się odkrywa kolejna część mapy, więc zawsze coś nowego. That platinum job needed an inside man. Great mind, partner. Our man's a kid by the name of Dennis Haynes. Worked there for 3 years, quiet, keeps himself to himself. Suddenly starts splashing the cash like he's a king. Not smart. He's got our attention, he's got Jericho's. Not in a good way. Okej, musimy zdobyć informacje o kradzieży platyny. Jedziemy Challengerem! Dobra. Pojedziemy sobie tu. Dobra. I co my tam mamy? Mamy gdzieś tam się skampić chyba i poczekać, aż przyjadą jacyś świadkowie. Znaczy świadkowie, jakieś dowody, jak przyjadą do nas. Co to było? Co to było? Co to było? Co tam pojechało? Czekaj. Kurde, nie mogę opuszczać samochodu, ale to był chyba jakiś stary Jaguar. Dobra. O, czekaj, tam jakiś samochód? To jest Super Snake!
O, man, mi się tak strasznie podoba ten model Mustanga i w ogóle Shelby. Wow, podoba mi się bardziej niż te nowe Mustangi. Serio, piękny jest. Te lampy z tyłu, ach, się wychowałem na tym Mustangu. Dobra, czekaj, bo ja bym chciał zmienić sobie kamerkę. Mogę tu jakoś coś zrobić? Tak. Chciał zobaczyć w środku. Dajno mi się zmieniło. Dobra, gościu chce się wystraszyć. Znaczy, my musimy go wystraszyć, żeby puścił parę z ust. Ja mam sprawy, gościu. Dobra, jazda pod prąd. To go może zainteresować. Well, calm down, man. You're gonna tell me everything. What the hell is wrong with you? Come on, man. You can take my lunch. I don't want your lunch, Dennis. Are you insane? What go- Co to było? Był chyba jakiś rów. Dobra. Chyba puścił parę z ust. Dobrze, bo akurat leciałem na autobus. Okay, I did it. I tipped them off. Oh god. Yeah, seems I'm not the only one who figured you'd squeal. Please. You gotta save me. Don't kill me. Fine, but hold out on me. You'll be begging them to take it. Okay. W takim razie jedziemy. Uciekamy teraz przed gnojami. Gnoje nas gonią. Z niej możemy się rozprawić już klasycznie, no nie? Cyk. Co prawda to tylko Stiloko, więc tutaj dużo nie zdziałamy akurat tym zderzeniem, ale... Kurde, nie mamy nic takiego w pobliżu. Wow, ten Shelby się już tutaj będzie spawnił. Nice! Patrz! It was an accident, okay? Dobra, co my tu jeszcze mamy? Dzień dobry państwo! Przed wami! Okej. Okay. Przed wami pyk! Niszczyciel dróg! Dobrze, tam był jeszcze jeden, mogłem go spróbować stuknąć tą ciężarówką. Dobra, musimy wrócić do naszego samochodu, bo tutaj jakieś dziwne rzeczy się dzieją. Jeden jest bardzo blisko nas. Spróbujemy skręcić sobie tutaj. Ale fajna ciężaróweczka. Jakby ona jechała pod prąd, to by było super. Obym ją wziął i wszystkich zniszczył. Dobra, musimy się trochę od nich oddalić. I teraz tutaj mamy pink. Usapką mi. Ej, to były milimetry. Ja nie wiem, on chyba musnął mi o jakiś piksel. Ale się pięknie wystawił, jakby prosto na mnie jechał. Ha! Dobra, to mamy zrobione. Teraz, o tu już nie zdążymy wykręcić, jadą bardzo szybko. Weźmy sobie to. Coś Priuso podobne. Chevrolet Priuso podobny. Pyk! O kurde, Paszek mało mu zdrowia zabrało. Ale to mu zabierze dużo zdrowia. Niszczyciel dróg! Kurde, ucieknij. Jeszcze raz to? Nie, no Ściroko. Ścierwoko nie dało rady. Coś dużego. Dobra, może być Crown Victoria. Kurde, skręcają dziady. Mhm, musimy cofnąć. Kurde, bo mi się Mustang kończy. Ale ja tu chyba mam gdzieś garaż w pobliżu. Kurde, nie mogę go namierzyć teraz. Ale cisną. Bo to są chargery chyba, nie? Ciężarówka. Albo coś mocnego. Nie Sirocco znowu, cholera, to nie jest mocne. Dobra, niech będzie to. Pyk! O! Jednemu koło odpadło. Dobra, to mamy i teraz ten. Sup, homie? Zgubić przeciwnika. Aha, to dobrze, że ich zgubię. W sumie mogłem ich po prostu gdzieś tam spróbować przyblokować. W którą stronę będzie jechał? To już powinienem chyba ogarnąć, nie?
You're a legend. You're a legend. Końcu to Tanner. Paint me a picture, Dennis. She was really hot, okay? Kind of foreign looking. She's probably the one who wants me dead. I helped you. No I pięknie. Now you help me. Who was Layla gonna sell it to? Man, platinum's priceless. It's too easy to trace. They ain't gonna sell it. They were gonna use it. Use it how? Beats me, man. I'm just a driver. Okay. So, Layla set up the platinum job, and Jericho plans on using it. How the hell do you use platinum anyway? Może dla zmyłki? Nie pamiętam już, jak to było. KEOC Lunchtime. Your eyes on the city with me, Gabby Denver. Coming up after the break, the hunt for Charles Jericho. Tak. I wracamy sobie do Drivera San Francisco i dostaliśmy coś nowego. Odblokowano autostrada do piekła, jakieś zadanko. I mamy kolejną misję Tenera od razu, także myślę, że możemy sobie do niej wskoczyć. No bo to będzie taka już, myślę, że przełomowa misja. All units, we've got reports of a hijacking. Ah, why has it always got to go down at the end of a ship? Well, that's where the action is, Jones. It looks like the target is a convoy of ammonia tankers on the freeway. Oho! To będzie to. To będzie nasz cel. Dobra. Ciśniemy. Akurat byliśmy w pobliżu. Ciekawe. What the hell do they want with ammonia? All I know is the stuff stinks and goes up like rocket fuel. And we better make sure it doesn't fall into the wrong hands. Tak, amoniak brzydko pachnie i faktycznie jest bardzo łatwo palny, a także jest używany w wielu takich pożytecznych rzeczach, jak na przykład w przemysłowych urządzeniach chłodniczych. Dobra, co mamy zrobić z nim? Uszkodzenie, mamy ją chronić czy co? A, dobra, nie mamy jej chronić, mamy ją rozwalić! Gdzie jest jakiś niszczyciel? Kurde, akurat wszystko jedzie z prądem. Co by tu zrobić? Nie no, taką dużą ciężarówkę musimy mieć coś dużego. Dobra, niszczyciel dróg! Musimy niestety zawrócić jak w Matrixie, gościu. Dobra, niszczyciel dróg! Uderzenie, uwaga! No nie no, tamta ciężarówka jest większa, no ale niszczyciel dróg coś tam zatrzymał. Wybuchło. Damn. Wish I could do that. We've got two more tankers under hostile control. I'm sending you locations now. Okay. Dogoń pozostałe cysterny. Spaczko. Czyli nasz wspólnik nam już uwierzył, że my mamy taką moc. To jest ciekawe, ja bym nie uwierzył mimo wszystko. I tak bym myślał, że to jest zbieg okoliczności, ale to jestem ja. Autostrada, o tak! Wiecie co będzie na autostradzie? Patrz, to nawet nie muszę już jechać z tym samochodem. Tutaj mamy takie... O, patrz. Jak nazwiemy? Fire truck. I zaraz ten... Pa. Uderzenie od tyłu i od przodu. Ekstra. Dobra, musimy teraz wziąć coś. No niestety musimy wziąć autobus, ale jest pusty, więc spoko, nikomu się krzywda nie stanie. A przy okazji będzie mniej autobusów, żeby do szkoły jechać. Będziemy mieli usprawiedliwienie, nie? Cyk. Dobra. O, i tu mamy jakąś ciężarówkę. To nie uderzy go tak mocno. Kurde, w bok. Już powinno mu koło odpaść. Dobra, musimy czymś dużym go teraz przykotwiczyć. Kurde. Wszystkie koła mu prawie odpadły, gościu. Już? Dobra, zatrzymaj cysterny z amoniakiem. Prosta sprawa. Okej, okay, co dalej? Oho. Yeah, Challenger. You remember that guy, Carl, what was it? Krug? Terrible poker player.
Yeah, I remember him. Used to traffic for Jericho. Looks like he's moved up the food chain. Hmm? Man, I don't like this. What the hell is Jericho planning? Dokładnie. Co planuje Jericho? Tego dowiemy się już w następnym odcinku, na które was zapraszam, z Drivera San Francisco. Trzymajcie się, na razie. Hejka!